w co powinniśmy się ubrać, kiedy należy zasiać uprawę, jakich działań potrzebujemy, aby dostosować się do skutków zmian klimatu, od naszych najzwyklejszych decyzji, aż po niektóre z największych wyzwań ludzkości. Prawie wszystkie działania zależą od pogody, klimatu oraz wody. Od najdawniejszych czasów niemal każda kultura na Ziemi badała pogodę i zmieniające się pory roku. Dzisiejszy rozwój nauki i technologii pozwala nam zbierać szczegółowe obserwacje za pomocą wielu nowoczesnych przyrządów pomiarowych. Niezwykle potężne komputery są dziś używane do obliczania skomplikowanych modeli badających wzajemne interakcje atmosfery z oceanem, lądem i cyklem wodnym, które tworzą pogodę oraz klimat. Przełożenie wszystkich tych wyników, znaczące informacje, wymaga dużej liczby wykwalifikowanej kadry meteorologów i hydrologów pracujących na całym świecie przez całą dobę. Dzięki zaangażowaniu tych pełnych pasji osób, decydenci mają dostęp do wysokiej jakości prognoz i porad, które mogą zintegrować z planowaniem i podejmowaniem właściwych decyzji na poziomie krajowym. Informacje dostarczane przez ekspertów meteorologicznych są cenne dla kluczowych sektorów gospodarki, od transportu morskiego i lotniczego, które opierają się na prognozach w celu maksymalizacji wydajności i redukcji ryzyka, aż do turystyki i rekreacji, które zależą od prognoz pogody, by zaplanować zajęcia na świeżym powietrzu i zapewnić ludziom bezpieczeństwo. W sektorze rolnym meteorolodzy pomagają rolnikom w planowaniu optymalnego czasu sadzenia i zbierania plonów w oparciu o warunki sezonowe. Dostarczają również kluczowych danych i prognoz, aby pomóc zarządzającym energią i wodą w ochronie zasobów i infrastruktury oraz zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej. Praca meteorologów ma również kluczowe znaczenie dla krajowych działań na rzecz promocji zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, począwszy od przewidywania epidemii chorób przenoszonych przez powietrze i wodę, po wczesne ostrzeganie, gdy niebezpieczna burza lub powódź zagraża ludziom i ich dobytkowi. Siły zbrojne również polegają na meteorologach, by chronić żołnierzy, sprzęt oraz by planować swą strategię. Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym obliczem meteorologii są prezenterzy pogody. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i wiarygodność, aby angażować i edukować społeczeństwo i odgrywają kluczową rolę w ostrzeganiu ludzi przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Jednakże większość meteorologów i hydrologów nie jest widoczna dla opinii publicznej. Pracując na zaawansowanym sprzęcie, zajmują się złożonymi zagadnieniami, od zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwu, przez ograniczenia zanieczyszczenia na terenach miejskich, po wyznaczanie polityki dotyczącej zmian klimatycznych i doradzanie w kwestiach zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszym świecie zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od meteorologów ogromnie się zwiększył. Muszą oni nie tylko nadążać za postępem w nauce i stosownymi technologiami, ale niektórzy potrzebują również wysoce wyspecjalizowanej wiedzy, takiej jak umiejętność przełożenia nieprzetworzonych danych na mapy i wykresy do zastosowań specjalistycznych. Co więcej, coraz częściej od meteorologów wymaga się, by byli w stanie poinformować w możliwie najkrótszym czasie jak najszersze grono użytkowników o potencjalnych skutkach zagrożeń pogodowych, klimatycznych i hydrologicznych. Meteorolodzy i hydrolodzy pracują dla różnorodnych pracodawców, od narodowych służb meteorologicznych i instytutów badawczych, po prywatne firmy, lotniska, służby mundurowe i wielu innych. Wymaga to od nich pełnego zrozumienia specyfiki sektora, dla którego pracują. Nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych i wysoko wykwalifikowanych meteorologów i hydrologów jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Aby dotrzeć do coraz szerszego grona kobiet i mężczyzn poszukujących ekscytującej i satysfakcjonującej pracy, potrzebne jest zwiększenie finansowania studiów kierunkowych, specjalistycznych szkoleń i ustawicznych programów kształcenia zawodowego. Światowa Organizacja Meteorologiczna jest dobrze przygotowana do wspierania tych potrzeb poprzez rozległą sieć około 60 partnerów rozwojowych, instytucji krajowych i regionalnych ośrodków szkoleniowych. Łącznie każdego roku zapewniają one odpowiednie szkolenia dla tysięcy profesjonalistów, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie jest na nich największe zapotrzebowanie. W miarę jak nasz świat będzie się coraz szybciej zmieniał i stawał się coraz bardziej złożony. Meteorolodzy, klimatolodzy, hydrolodzy, prezenterzy pogody oraz mass media zajmujące się tą tematyką będą odgrywać coraz większą rolę w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i wspierania dobrobytu ludzi na całym świecie.